Dobry wieczór Państwu. Uroczyście zaczęło się hymnem narodowym, bo to nasze święto niepodległości, a równocześnie początek jakże ważnego festiwalu, festiwalu muzyki Wojciecha Kida. Dziś jest środa, 9 dzień listopada 2022 roku, telewizja w Wielkim Kinie. Tomasz Wojtalik, witam i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie i ciekawą rozmowę z cenionym i wybitnym dyrygentem, który już w piątek, 11 listopada, w Święto Niepodległości poprowadzi Słupską Orkiestrę Sinfonia Baltica w koncercie w ramach drugiego festiwalu Wojciecha Kilara w Słupsku. Moim Państwa gościem jest pan Marek Wrończewski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry, jesteśmy w Słupsku, Filharmonia Sinfonia Baltica, skromne progi. Zazwyczaj powtarzam to i podkreślam, że skromne progi. No, bo pan światowy dyrygent, no i tutaj może się zdziwić trochę, że trochę mamy takie warunki pamiętające wcześniejsze lata. To znaczy warunki są, myślę, nie są najgorsze. Są też instytucje, które mają gorsze warunki, co po pierwsze. Po drugie, bardzo się cieszę, że mogłem po latach przyjechać, bo tak jak pan wspomniał, zdziwiony nie jestem, ponieważ byłem u państwa jeszcze jako praktykant, jako student, ponieważ rozpocząłem studia z dyrygentury w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w tym okresie praktyki dyrygenckie odbywały się właśnie u państwa tutaj w Słupsku, także miałem okazję może w małym stopniu współpracować, uczyć się, że tak powiem, na orkiestrze, ale miałem sposobność już u państwa być i z orkiestrą współpracować. Co ciekawe i taka ciekawostka od razu na początku, 2018 rok, listopad, 16 listopada, jak znalazłem w kalendarzu, podobno miał pan tutaj poprowadzić orkiestrę wtedy, 4 lata temu, wraz z bratem Dominikiem, który miał być tutaj solistą, oboistą, i podobno do tego koncertu nie doszło, proszę państwa, i teraz po 4 latach proszę nam na początku wytłumaczyć, co się stało, dlaczego ten koncert odwołano. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. No niemożliwe. Znaczy pamiętam, że koncert miał być i pamiętam nawet, że był plakat, wszystko było już przygotowane. Natomiast nie pamiętam, szczerze mówiąc, co poszło nie tak i dlaczego do koncertu nie doszło. Mówię szczerze, nie pamiętam. W ciągu tych lat miałem dość dużo różnych koncertów i jakby... No teraz mnie pan zaskoczył, bo rzeczywiście sobie przypominam, że była taka sytuacja, ale dlaczego do koncertu nie doszło, to nie wiem. Mam nadzieję, że ten nasz piątkowy koncert nie zostanie odwołany, tak jak ten sprzed 4 lat. No wtedy w programie miał być Rossini, uwertura do opery Cyrulik Sewilski, Haydn, koncert obojowy, C-dur, Dworzak, 8 symfonia. No, kojarzę natomiast pan. Samego faktu, dlaczego nie doszło to do skutku, niestety nie pamiętam. Thank you.
Kilar zmarł w 2013 roku w wieku 81 lat. A jak pan zapamiętał tego kompozytora? Czy może miał pan styczność, oprócz tych utworów tutaj piątkowych, z jego dziełami? I jaki wpływ wywarło na pana jego twórczość? No myślę, że już za najmłodszych lat, że tak powiem, właśnie wspomniana Orawa, która odkąd pamiętam, no, jest ona w repertuarze niemalże wszystkich orkiestr smyczkowych w szkołach muzycznych. I ja też mam jakby takie wspomnienie, nawet dzisiaj z kolegą kontrabasistą, który tutaj pracuje, wspominaliśmy właśnie to, jak orkiestra grała na koncertach właśnie tą Orawę, jakby takie wspomnienia z dzieciństwa wracają. Natomiast no, Kilar oprócz właśnie tej muzyki swojej symfonicznej jest obecny no, w popkulturze jako kompozytor muzyki filmowej i tu muszę powiedzieć, że jest to dla mnie niesłychany fenomen, że Kilar potrafił połączyć tą muzykę filmową, nadając jej rys symfoniczny i rys klasyczny. Tak, wszystkie utwory, które Kilar pisał do filmów, funkcjonują i mogą funkcjonować jako samodzielne utwory symfoniczne, co nie zawsze w przypadku kompozytorów muzyki filmowej się udaje. A zwłaszcza licealiści z pewnością kojarzą poloneza z filmu Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. No bo wiadomo, studniówka przed maturą, trzeba tańczyć. No tak, i ten polonez jakby no jest ogniwem finalnym tutaj, jakby, że tak powiem, no, nawiązując też do, no, do literatury, on umieszczony jest na końcu filmu, w suicie również, no, nie rozpoczyna tak, jak to powinno być, że polonez rozpoczyna, tylko no, jest w finale suity, troszeczkę na opak, natomiast no, rzeczywiście jest to utwór, który już niemal jest ikoną tego polskiego poloneza i rzeczywiście jest on napisany w sposób genialny, oddający duch, charakter tego polskiego tańca narodowego. Tych utworów muzycznych napisanych do filmów rzeczywiście chyba około 100 albo nawet ponad 100. Rzeczywiście kojarzymy Wojciecha Kilara z największymi polskimi filmami, takimi jak Ziemia Obiecana,
Właśnie pan Tadeusz wspomniany, Zemsta, pianista Polańskiego, Dziewiąte Wrota, słynna wokaliza. No to już Hollywood, tak? To już Hollywood, tak, też się zdarzyło mu w jego karierze. Ale wynotowałem także filmy Zanussiego, czyli Barwy Ochronne, Spirala, Struktura Kryształu, Hubal także, taki film, no wiele innych różnych filmów. A pan ma jakiś swoje przypadek jeszcze Kieślowskiego, no tam jest dość ciekawy motyw, zwłaszcza powtarzający się, i to jest taki repetatywność, to jest chyba coś, no, co charakteryzuje jego twórczość. Tak, to jest ten minimalizm, on doskonale potrafił wprowadzać w nastrój, w pewien trans, tym z jednej strony oszczędnością środków, czyli wykorzystywaniem bardzo niewielu motywów, powtarzając, opracowywując je, jakby większość jego twórczości właśnie na tym jest oparta, nawet olbrzymie dzieła, czy Exodus, Angelus, Victoria, wszystkie te największe, obsadowo też jeżeli chodzi, czy Krzesany, utwory, które na olbrzymią obsadę wykonawczą, jakby cały czas mają ten pierwiastek bardzo znikomego materiału muzycznego, który jest jak mantra powtarzany, ma to też swój urok, no i ma to specyficzny jego styl. Czego podsumować? Gigantyczny dorobek to na pewno, wpływ na polską kulturę, światową także, no ktoś no nie do przecenienia tutaj, jeżeli chodzi o dokładnie, a poza tym też osobowość i skromna, a z drugiej strony osoba, która nie bała się jako kompozytor muzyki klasycznej wejść w ten nurt muzyki filmowej i w nim jawnie, że tak powiem, uczestniczyć, ponieważ no, jak wiemy, było bardzo wielu kompozytorów, czy Lutosławski, czy wielu innych, którzy również pisali muzykę do pomniejszych, czy filmów, czy różnych sztuk teatralnych, czy nawet piosenki dla dzieci, tak jak Lutosławski też to robił. I niekoniecznie ci kompozytorzy chcieli się z tym dzielić i jakby w tym uczestniczyć, że oni to robią. Kilar był na tyle jakby bezkompromisowy i bezpośredni, że on nie robił z tego tytułu żadnego problemu. I jemu to się jakoś udawało, to pisanie tej muzyki, ta lekkość właśnie do filmów. A nie wiem, czy Lutosławski no miał takie pióro, żeby no, pisać pod filmy. Tak mi się wydaje, że tutaj właśnie Wojciech Kilar no, bardziej się przysłużył, prawda? Tak. No to na pewno, to na pewno. I rzeczywiście mówię, no to co ten pierwiastek jego muzyki symfonicznej, nawet w tej muzyce filmowej, to jest właśnie to mistrzostwo, że on potrafił jedno z drugim doskonale połączyć. Miejmy nadzieję, że ten koncert piątkowy
no, będzie udany, ponieważ no, filharmonia, w której się znajdujemy, jest imienia Wojciecha Kilara, więc to chyba zobowiązuje. Zobowiązuje i bardzo się cieszę, że taki festiwal jest, bo właśnie można w ten sposób przybliżyć muzykę Kilara i tą znaną, tak jak tutaj mamy, czy w tą drugą część koncertu, czyli Orawę i tą suitę z filmu Pan Tadeusz. Przy okazji też przedstawiając publiczności utwory mniej znane, które również są doskonałe, a jednak w tym, jakby, no, mówimy o biegu, troszkę mniej istnieją i jest to okazja na to, żeby właśnie ukazać też go od tej troszeczkę innej, mniej znanej strony. Przybyli spod Jabłonki orawscy górale i nałożyli na głowę kompozytora góralski kapelusz. Kilar bardzo często był niezadowolony ze swoich kompozycji, wracał do nich, poprawiał, natomiast po 10 latach od skomponowania Orawy miał się wyrazić, że z tego utworu jest tak zadowolony, że nie zmieniłby ani jednej noty. Powiedzmy teraz w takim razie o panu, bo Wojciech Kilar, jak rozumiem, dominuje i będzie dominował, zwłaszcza podczas koncertu, no ale z orkiestrę poprowadzi pan, czyli Marek Broniszewski. A gdybyśmy tak zapytali pana, ja zapytam, dlaczego ta muzyka znalazła się w pana życiu i dlaczego muzyka stała się pana drogą życiową? Pochodzi pan z Bydgoszczy, tam pan wykształcił się między innymi na Akademii Muzycznej w tym mieście Bydgoszczy, później także w Katowicach, klasy pani profesor Wiesztort. Pana Błaszczyka również w Katowicach. Tak. Znaczy ja generalnie pochodzę z rodziny o muzycznych tradycjach. Wszyscy u mnie w domu grali, więc u mnie jakby było to naturalne, że ten przynajmniej początkowy rozwój, jeżeli chodzi o szkolnictwo, no to była szkoła muzyczna. No potem po kolei wszyscy decydowaliśmy się, czy zostajemy, czy zmienić troszeczkę profesję, natomiast no wszyscy się zdecydowaliśmy na to, że jednak idziemy w tym kierunku muzycznym. Czyli ilu was w rodzinie jest w takim razie grających albo zajmujących się muzyką? Podliczmy szybko, raz, dwa, trzy. W sumie no wszyscy jesteśmy związani z muzyką. Ojciec oboista, mama też związana z muzyką, skończyła studia w
edukacji muzycznej w Bydgoszczy, całe życie pracowała w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Może nie zajmują się stricte wykonawstwem, ale organizowaniem koncertów, więc jakby cała rodzina od początku do końca gdzieś z tą muzyką żyła. No i stąd też ja jakby naturalnie w ten nurt dałem się ponieść. I skazany na muzykę. Ja powiem, nie wiem czy skazany, myślę, że to jest, nie mieliśmy też takiego czegoś w domu, że musieliśmy grać, tak? To był nasz dobrowolny wybór, natomiast też jakby no widząc, że wszyscy dookoła to robią, naturalną rzeczą było jakby no pójście w tym samym kierunku i no tak też się u mnie stało. A jeżeli chodzi o dyrygenturę samą, to no była to, jak ja to mówię, ewolucja. Ja będąc młodszym, nigdy nie myślałem o dyrygenturze. Raczej, przepraszam, tak. Fortepian i fagot jeszcze. Tak. Nie wiem, czy były przed, czy po? To znaczy równolegle był fortepian i fagot, bo zacząłem edukację na fortepianie. Potem w liceum sobie dołożyłem fagot. Idąc na studia również udało mi się zdać na oba te instrumenty na studia i skończyć te studia na dwóch instrumentach. No więc tutaj się cieszę, że miałem jakby takie troszeczkę większe możliwości, większe spektrum wykonawstwa. I zaraz po studiach w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy podjąłem pracę jako fagocista w orkiestrze, jako pianista na uczelni i tak przez ładnych kilka lat funkcjonowałem. Do momentu, kiedy coś mi się przestawiło w głowie i nagle stwierdziłem, że może troszeczkę mieć większy wpływ na to całe dzieło, że tak powiem, symfoniczne, bo pracując w orkiestrze i będąc tylko jednym z trybów, tak, oczywiście są to tryby bardzo ważne, natomiast jakby ogólna koncepcja muzyczna, wykonawcza, interpretacja utworu jest jednak po stronie dyrygenta i ja w pewnym momencie poczułem jakby taką chęć tego, żeby mieć troszeczkę większy wpływ niż tylko to, że siedzę za pulpitem i gram partię fagotu. Wolałem, że tak powiem, spróbować i no zobaczyć, jak to jest. Dowodzić. Tak. Znaczy ja wiem, czy dowodzić. Ja właśnie tu moja filozofia jest troszeczkę inaczej oparta niż stereotyp, tak? Bo mamy tutaj stereotyp dyrygenta, który przychodzi żelazną ręką, rządzi, mówi to ma być tak, to ma być tak, to ma być tak, bezkompromisowo. Ja natomiast może to dlatego, że jednak no bez mała te 10 lat w orkiestrze popracowałem. Staram się przyjąć metodę pracy w taki sposób z orkiestrą, nawet nie pracy, tylko współpracy, żeby zachęcać muzyków i zarażać ich swoją wizją
i przekonać ich do tego, żeby oni to robili z przekonaniem, a nie poprzez przymus, tak? Ponieważ jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę i ktoś mu nakaże i powie dokładnie, co on ma zrobić, to on tą pracę wykona, tylko on to zrobi bez przekonania. W momencie takim, kiedy jego zarazi się swoją wizją, swoją jakimś interpretacją czy przekonaniem i muzycy to przejmą jako swoje i robią to autentycznie, zupełnie inny jest wtedy odbiór i zupełnie inaczej oni to robią. Już to, że tak powiem, kilkukrotnie miałem takie doświadczenia, że próbowałem w jedną, w drugą, w trzecią i rzeczywiście w momencie takim, kiedy muzycy są też przekonani do czegoś, zupełnie inaczej grają.